Usunięte projekty Riotu z League of Legends bardzo często są ciekawe, czy wręcz nawet po 10 czy więcej latach wydają się totalnie przepotężne albo zupełnie odwrotnie. Moi mili, dzisiaj w kolejnym materiale w serii dla starych wyjadaczy, czyli Kiedyś to było, zajmiemy się niewydanym bohaterem Wellem, czyli w przełożeniu na polskie studnią. Well, a dokładniej Well Soterios o tytule The Hydro Soul, czyli Wodna Dusza, na początku był w zasadzie tylko plotką. Według informacji, jakie posiadamy, społeczność jednego z serwerów na nieistniejącym już forum League of Legends miała dopytywać się o wodną postać opartą o ten żywioł. Było to wiele lat temu. Dziś znamy oczywiście chociażby Nami, natomiast w tamtym czasie dopytywano się, czy League of Legends może sobie w ogóle na tak zaawansowane animacje pozwolić. Niemniej ze strony Riotu żadnych zapowiedzi nie było i Well przez jakiś czas był w zasadzie plotką, ale dociekliwi gracze zrobili z niego nieco więcej. Ponieważ odkopano jego dane z zamkniętej bety 25 marca 2009 roku. I nazwano go Wodnym Magiem. To co odnaleziono to ikonki umiejętności, ich opisy, choć niepełne, jak również bazowe statystyki bohatera. Miał to być dystansowy support wzmacniający swoją drużynę, dodatkowo posiadający własnego summona. Natomiast na ten moment, moi drodzy, zrobimy sobie krótką przerwę. Musisz wybrać między niebieską a czerwoną pigułką. Chciałem zrobić nawiązanie do Matrixa i Morfeusza, ale nie dość, że nie mam takiej skóry, okulary nie te, to jeszcze widzę, że sam się tutaj odbijam. Okej, w sumie to nawet jest na plus. Nieważne. Ważne jest to, że czeka przed nami wybór. Jeżeli wybierzesz kolor niebieski, czyli Gaminate Hydration, odblokujesz mikstury zapewniające maksymalne nawodnienie. Dostępne w trzech różnych smakach. 6 elektrolitów, 13 witamin, brak cukru. Idealne do treningu, ćwiczeń i przede wszystkim jest bardzo smaczne. Drugi wybór, czerwony, to Gaminate Energy. Chociaż tutaj pomarańczowy. Idealny do pracy, nauki czy wtedy, kiedy potrzebujemy energii. Również pomaga, kiedy tryhardujemy gierki. Okej, zdejmij tak już te niepasujące okulary. Jak Gaminate'a przygotować? Jest to bardzo proste. Niezależnie od tego, który produkt wybierzemy, wsypujemy odpowiednią ilość Gaminate'a, zalewamy wodą, wstrząsamy i gotowe. Nic trudnego. Ja, moi drodzy, Gaminate'a serdecznie polecam, bo od wielu, wielu miesięcy z niego korzystam. Zarówno kiedy zdarzy mi się zrobić trening, a tych jest trochę więcej ostatnimi czasy w moim życiu, bo chciałbym troszeczkę, powiedzmy, zadbać o siebie, ale jednak z racji tego, że dużo pracuję, no to Gaminate Energy bardzo często towarzyszy mi przy długich posiedzeniach przed kompem. Także dla każdego coś się znajdzie, jeżeli nie próbowaliście, to serdecznie polecam. Również Gaminate po prostu się opłaca, ponieważ jedna porcja kosztuje w granicach 3-4 zł. Także dziękuję za uwagę i wracamy do Wella. Bohater mieszkał w odosobnionej świątyni na brzegu morza. Nazywał się Soterios i był samozwańczym kapłanem wykonującym dość niepokojące praktyki. Sławił się tak zwanym rytuałem odrodzenia, który przeprowadzał na przerażonych mieszkańcach miasta nieopodal. Soterios zaciągał daną osobę na brzeg i wpychał ją do wody pod silne fale i po prostu topił nieszczęśnika, aż jego płuca wypełniła woda i ten tracił przytomność i miał odejść na tamten świat. Potem go wyciągał i za pomocą magii przywracał go z powrotem, w taki oto sposób odmieniając ludzi i tworząc z nich swoich akolitów. Soterios wierzył, że jego praktyka jest słuszna i kiedyś zostanie za to nagrodzony, że otrzyma boskie błogosławieństwo ciała, mające wynieść go na wyższy poziom potęgi. Ślepo wierząc w słuszność swoich przekonań, nakazał akolitom wrzucenie się do Ciemnego Morza. W procesie odrodzenia coś jednak poszło nie tak. Soterios został co prawda odrodzony przez boską moc, ale jego ciało zostało zmienione. Stał się pewnego rodzaju wodną duszą bez własnej woli, musząc wykonywać rozkazy bogów, w których tak ślepo wierzył. Tak jak wspomniałem, w ligolegendowej becie również były jego statystyki i umiejętności, które trzeba przyznać były bardzo intrygujące. Champion miał dość dziwne statystyki.
Oczywiście wszystko dotyczyło bety i mogło być później zmienione, ale jednak operujmy na tym, co mamy. Bohater bazowo miał mieć tylko 430 punktów zdrowia, co na dzisiejsze realia czyniłoby to z niego pod tym kątem najsłabszego supporta. Dla przykładu 100 więcej HP ma Senna, czy 70 więcej ma Yumi. Najmniej ma Kled bez Skarl w liczbie 410, co jest tylko liczbą o 20 mniejszą. Co jeszcze ciekawsze, bazowo miał przyrost zdrowia na poziom w liczbie 50, co czyniłoby to z niego postać mającą bazowo praktycznie na każdym poziomie najmniej zdrowia. Wydawałoby się zatem dość logicznym, że Well będzie miał jednak spory zasięg, gdyż no tutaj nie ma zbyt dużo zdrowia, prawda? Nic bardziej mylnego, miał on tylko 300 jednostek, jest to mniej niż Urgot, a tyle samo co Rakan. Statystyki jednak dalej są dziwne. Bohater miał mieć 220 movement speeda, więc byłby on dzisiaj najwolniejszym bohaterem. Rel bez wierzchowca ma 250. Dosłownie grałoby się nim, jakby miał jakiegoś lekkiego slowa, czy jakby miał jakąś kulę u nogi. No ale skoro miał być enchanterem, to może chociaż many miał sporo. Niestety nie. Miał mieć jej 295 punktów, co nie czyniłoby go to najgorszym bohaterem pod tym kątem, okej, ale znalazłby się na pewno na dole stawki. Miał on dosłownie takie same wartości jak Nidali, 295 many bazowo i 45 przyrostu na poziom. Co jest dość istotne, gdyż jego skille były niezwykle manożerne. Biorąc Q czy na przykład W na pierwszym poziomie, po dwóch rzuceniach naszej many już nie było. Natomiast przejdźmy, moi drodzy, do samych skilli. Pasywnie bohater miał mieć aurę przywracającą pobliskim sojusznikom manę co sekundę, także pod wspierającego myślę, że to bardzo fajna pasywka. Na swoim Q mógł przywoływać żywiołaka wody, choć z tego co wiem, za dużo to o nim nie wiemy. Nie jest znana ilość jego zdrowia, atak, attack speed czy cokolwiek innego, czy jakie miał możliwości. Well miał samona i tyle. Jego W było falą, podobnie jak u Nami, ale ta działała nieco inaczej, tak żeby to uprościć, było to troszeczkę tak, był to inny wariant Erki Nami po prostu. Gdzie jeżeli fala Wella trafiła tego żywiołaka, to skill był jakby przez niego rzucany ponownie w stronę, w którą żywiołak patrzył. Także dobre wykorzystywanie tego skilla wymagało dobrego wykorzystywania samona. Skill pod klawiszem E polegał na stworzeniu wirów w danej lokalizacji. Ten spowalniał przeciwników i zadawał obrażenia na sekundę. Sam wir miał bardzo ciekawe działanie. Jeżeli próbowaliśmy z niego uciekać, dostawaliśmy ogromnego 90% slowa. Ale jeżeli poruszaliśmy się w nim nie wychodząc tak bezpośrednio z niego, to slow wynosił tylko 30%. Jego R-ka była bardzo interesująca, gdyż działała na calutką mapę. Tworzyła chmury zakrywające wszystko, a sojusznicy otrzymywali bonusową regenerację many i zdrowia, i to wszyscy sojusznicy, nawet miniony. A ponadto bohaterowie ze swoich czarów bili więcej. Okej, tyle wiemy o samej postaci. Co natomiast potoczyło się z nią dalej? Czy wiemy coś, dlaczego Riot Games jej finalnie nie wydało? Czy coś o tym dalej mówili? Okazuje się, że tak. Co do zasady, w tamtym czasie jeden z pierwszych pracowników Riotu, czyli Colt Hallam o nicku Riot Ezreal, potwierdził, że taki bohater istniał, ale prace nad nim zostały porzucone. I słuch o wodnym magu po prostu zaginął. Natomiast 6 lat temu, w czerwcu 2017 roku, temat został ponownie podjęty przez innego pracownika Riotu. Napisał on w jednym z artykułów, że Well był wodnym magiem przywołującym deszcze, wiry i inne tego typu wodne rzeczy. Potrzebował aczkolwiek masę efektów cząsteczkowych i technologia ligi w tamtym czasie nie pozwalałaby dobrze to wykonać, stąd projekt został zarzucony. Po latach jednak możliwości LoLa zwiększyły się i do projektu powrócono, tylko bardziej na zasadzie inspiracji, gdzie Well, można powiedzieć, był takim pierwszym przystankiem, pierwszym krokiem
do stworzenia i przygotowania nikogo innego jak imperatora Shurimy, czyli Azira. Natomiast koncept wodny po czasie zamienił się w koncept piasku. Choć bohatera w lidze najprawdopodobniej nie zobaczymy. Trzeba przyznać, że perypetie tych usuniętych czy zarzuconych projektów są czasami bardzo, bardzo ciekawe, jak w tym przypadku. Jeżeli takie tematy Was interesują, to zapraszam na inny materiał z serii Kiedyś to było, gdzie opowiadam o postaci, której Riot Games nie potrafiło skończyć. Odcinek znajdziecie klikając tutaj. Wielkie dzięki za obejrzenie i widzimy się w kolejnych materiałach. Zostawcie coś po sobie, dzięki wielkie i trzymajcie się. Cześć!